Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z gry Farming Simulator 16 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem rzepaków. Widzicie, mam tutaj opisane kilka pól rzepaku. Więc sobie dzisiaj będziemy kosić ten rzepak. Akurat będę kosił moim nowym kombajnem, więc powinno to dosyć szybko pójść. Więc tylko rozpoczynamy żniwa. Też myślę, że dzięki temu zrobię trochę pieniędzy. No i zastanawiam się, co będę kupował. Może kupię sobie nowy ciągnik, albo kupię sobie te pola tutaj, które są naprzeciwko tych moich pól. Ale jak widzicie, są tutaj te na mapce, tutaj właśnie przed kombajnem. Chociaż jeszcze zastanawiam się, czy będę kupował te pola, czy coś innego sobie kupię. No na szczęście zbiorę tym kombajnem, idą bardzo szybko, no bo można jechać prawie 20 km na godzinę, więc dosyć szybko to idzie, no i też ten kombajn ma bardzo szeroką żniwiarkę. Okej, tu nie dam rady wziąć tego na raz, więc pojadę sobie tędy, no i zaraz jeszcze przejadę jeszcze jeden raz. Okej, to został ostatni przejazd na tym polu. I zaraz pojadę kosić to pole po lewej. Więc okej, zaraz sobie przejadę tutaj przez drogę i skoszę ten rzepak na tym polu. To jest pole, które ostatnio sobie zakupiłem, chyba poza odcinkiem. Chociaż ona ma taką wadę, że tutaj blisko jest ta góra. I pracownik często się przy niej blokuje. Okej, widzę, że zaraz też będzie pełny zbiornik, więc trzeba będzie podjechać i opróżnić. Oj, to pol ma chyba taką szerokość jak to, co przed chwilą kosiłem, bo też zostanie taki jeden pasek rzepaku. Okej, mamy pełny zbiornik, więc teraz podjadę sobie tutaj samochodem z przyczepem. Okej, jeszcze przy okazji odjadę tym ciągnikiem, bo tutaj wcześniej pracownik nawoził te pola, więc sobie tu odjadę, no i podjadę samochodem z przyczepą. Okej, myślę, że powyślę pracownika, żeby to sprzedał, no bo tutaj mam prawie 70% na przyczepie, więc sobie podjadę w to miejsce, bo zaraz będę kosił to rzepak na tym polu. No i wyślę pracownika, niech sprzeda ten rzepak. A ja mogę kontynuować koszenie. No okej, dwa pola już zostały skoszone, jeszcze mi zostały dwa pola. W tym jedno to dosyć duże pole, chyba to jest moje największe pole. A najpierw skosimy rzepak na tym polu, do którego teraz podjeżdżam. Właśnie szkoda, że te pola nie mają numerków, tak jak normalnie w farmingu zwykle są numerki, to tutaj akurat w tych mobilnych wersjach chyba nie ma numerków na polach. Okej, widzę, że pracownik sprzedał już ten rzepak, bo trochę pieniędzy zarobiłem. No też poza odcinkiem będę musiał spracować siano na tych polach. Chyba, że zrobię prasowanie siana oraz słomy na odcinku, ale jeszcze zobaczę.
O, tu chyba mogę wziąć na raz ten przejazd. Tu jeszcze trochę mam wolnego miejsca na żniwiarce, więc sobie wezmę, spróbuję to na raz skosić. Będę chyba nie da rady tego zebrać, więc okej, tu zostanie taki mały pasek i sobie to później zbiorę. Okej, teraz sobie przejadę na to największe pole. No i jeszcze są tutaj do skoszenia rzepak, ale jak widzicie, bardzo szybko muszę tym kombajnem kosić zboże. O, i znowu zaraz będzie pełny zbiornik, więc trzeba będzie to wysypać, ale chyba na razie nie będę wysyłał pracownika, no bo tutaj jeszcze został mi kawałek rzepaku do skoszenia, no i myślę, że to raczej powinno się zmieścić na przyczepie. Albo ewentualnie mógłbym w przyszłości kupić tą ciężarówkę oraz naczepę, żeby móc transportować więcej zboża na raz i też to dosyć szybki, to też byłby dosyć szybki transport, a samochodem mógłbym transportować mleko oraz wełnę, tak jak to teraz robię. Ewentualnie mógłbym zostawić tą mniejszą przyczepkę i jakbym kłaścił na dwa kombajny, to do tego New Hollanda mogłaby być ciężarówka z naczepą, a do tego Kejza mógłby być samochód z tą przyczepą. Okej, został nam ostatni przejazd. No i zaraz zbiorę rzepaku, będą skończone. O, widzę, że tam już pszenica zaczyna dojrzewać, więc chyba sobie ją skoczę poza odcinkiem, a może na odcinku zrobimy pracowanie słomy oraz siana, ale jeszcze się zastanowię, co będzie na kolejnym odcinku. Okej, tu jeszcze pojadę samochodem oraz z przyczepą i wysypię ten rzepak i wyślę pracownika, żeby to sprzedał. Ok, mamy tutaj pełną przyczepę, więc wyślemy pracownika, żeby to pojechał sprzedać. Ciekawe, czy nawet w kombajnie coś zostało. O, zostało 28%, więc to jeszcze później trzeba będzie wysypać i sprzedać. No dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mnie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.